Siema, jestem Piotr 3575, a to jest odcinek Afterfall Insanity. Tym razem pamiętam nie klikać Shift, Alt i Ctrl. Ale dobra, ten filmik się akurat oglądało. Dobra, Marian. Ale i tak się obejrzy. No. Kurde, fajny laserek. Porządny. Laser do masła. Ciechałbym. O nie, panie. Okej. Wykryto wyciek z reaktora. Uruchamiam procedurę kwarantanny. Rozpoczęto kwarantannę. O, panie. Groźba przegrzenia. Gdzie to? Aha, dobra. Dobra, tylko pistolet mam. Groźba przegrzenia. Tu taka na razie lekka bida. Uwaga, groźba przegrzenia. Oho, dobra, już jest. Jest, dobra, podnoś to tak szybko. Drobny? On zaraz wybuchnie. Musi pan wyrównać temperaturę w reaktorach dodatkowych. Dobra. Sam pan wie, co się stanie. W żadnym z cylindrów temperatura nie może przekroczyć progu bezpieczeństwa. Kurde, czy co? To ja nic nie mogę zrobić. Ktoś pozmieniał kody dostępu. Trzeba to zrobić ręcznie. Okej, no to powyżej 45 chyba. Bierz to. Dobra, to starczy. No i tyle. Nie, czekaj, tyle. A, to do 40. A, dziękuję. A teraz mógłby mnie pan stąd jakoś wyciągnąć? Spoko. Tylko, że wkurzają mnie też szumy w tym reaktorze. Reaktorze skręca pan w lewo, przechodzi przez sekcję techniczną i oczyszczalnię ścieków, a potem tylko do sterowni. Pamiętam, że gdzieś tu. No, jeszcze tu nie byłem. Tam były też schody, ale tam były rozwalone. Okej, dobra, to ciśniemy. A, no tak. Los de Scaneros. A nie, podoba mi się to. Ciszę się kierę, skanuje. Kurde, Marian. Się postarali. Ktoś chce się tu dostać, ewidentnie. No nie, no akurat. Dobra, podnieś ta siekiera, tak. Tak, tu psuj teraz raz. Dobra, widzę ich. Pomiń. Kurde, dawaj mi to. To mnie wkurwia, że koleś do mnie biegnie, a on nie, kamerkę pokazują na tego kolesia, a nie na mnie. O, dobra, ciśniesz. Jesteś jeszcze? O, dobra. Wymierzyłem, ale ja pierdzielę tych postępów, tyle ile tych osiągnięć. Dobi? Dobra. I po główce. Jep. Uwaga. Kurde, mogę to użyć w sumie. To, a dobra. Coś tu ciekawego. No.
Jeden to, ale nie wiedziałem, że to wywali. Niestety takich skrzyni można rozwalać, no cóż, no trudno się mówi. No, że wtedy, a propos, co mówiłem, no to pozmieniałem trochę te dźwięki i tak dalej, to zobaczcie, jak to by było. No tak, brak zasilania przecież. Kurde, na bogato kolejna siekiera. A tak, kompletnie o tym zapomniałem. Chociaż ja bym wolał maczetę. Maczeta jest mała, ale porządna. Szybsza. Kurde, gdzie to jest? O, człowieku. A jeszcze tu nie byłem. Aha, tutaj. Dobra. Okej, okay, no i zajebiście. Chociaż moim zdaniem powinny też się zapalić światła. Można to rozwalić, proszę? Nie można. A siekierę to byłby bez problemu. Chociaż ty, właśnie, mam pomysła. Dobra, teraz się odsunę, odsunę się. Nie, nic mi nie robi nawet to. Ty, kurde, co ty taki wysportowany? To chyba jest oczyszczalnia ścieków. Tak, ale... będziemy szli przez pół godziny. To się włączyło? No, ten się drze już. Nie, włączył coś przy okazji. Ja tego nie rozumiem. Oni są, tracą te instynkt, a potrafią jeszcze coś wyłączyć. To coś, co im szkodzi też, tak naprawdę. No, lepiej bym tego nie umiał, ale traf. O, dobra. Dobra, ten zabity. Biegnij, kurwa, jak ja tego nienawidzę tutaj biegać. Bo tylko... coś dotknie i już od razu zbieganie na normalne chodzenie. A żeby jeszcze raz to, no to trzeba poczekać, aż się rozpędzi. Okej, tu już wracamy. Znaczy wracamy, idziemy dalej. No może nie tędy. A, tedy, oj, właśnie. Widzieliście, jak ja z 3 razy się zatrzymywałem. Właśnie przez te zakręty coś dotknie. Czy krzesła, czy kantu, no to się zatrzymuje. To mnie czasem wkurwia, bo nie można normalnie biec. Takie to poruszanie jest tutaj takie dobra, sztywne. Zajebista gra, ale wkurwiające poruszanie się. To ja, profesorze. Szybciej nie dałem. O, to nieźle. Po prawej stronie tego pomieszczenia są drzwi prowadzące do laboratorium. Zajeb. No. Jeszcze. A jeszcze raz. A tak traf tym razem. O, trafi miła odmiana. Mhm. Jest tam kto? Halo! O, Boku, dzięki! Przez tę blokadę awaryjną zamknęły się drzwi do laboratorium. Ta sam biegł? Wspaniale. Wszystkie drzwi, które dokąd się prowadzą, muszą być zamknięte. PDA tego nie otworzy. Jest przełącznik, który usuwa blokadę, ale problem w tym, że śluzę może otworzyć tylko osoba upoważniona. I to dopiero, gdy blokada zostanie zniesiona. Musi pan znaleźć profesora Tomaszewskiego. Naprawić system wentylacyjny i sprowadzić profesora tutaj. Siedzi zamknięty w sterowni reaktora. Nie może się wydostać, bo ktoś zmienił wszystkie kody dostępu. Do każdej sterowni jest kod awaryjny. Piotr, pamiętam. Nie. Jasne. 2, 4, 8, 5. Dobra. Trzymajcie się, bo otwieram wszystko. Dobra, zamknij się. Dobra, to pamiętam, ale to chciałem, kurde, przeczytać. Marian!
Oj, kurde, nie przeczytam, ale wy przeczytacie. Mordę. Za ten bajzel ktoś musi odpowiadać. Dokładnie. Wariaci biegają luzy. Kurde, taka muzyczka. Te wszystkie awarie. To nie może być jakby... zbieg okoliczności. Zbyt wiele. Dobra, on nawet gada. Zbyt wiele niewiadomych. Żeby gadać nawet samemu do siebie, ja nie mogę nic skomentować. Z całą pewnością. Zapomniałem nawet jakich hasła, ale myślałem, wydawał, że takie. Dobra, wreszcie się zamknął. Kurde. Zaraz będę coś gadać. To mi wkurza. Tam tu chciałem przeczytać, a mi przyłączyło. Bogu niech będą dzieci. Tutaj mało ja można mówić. Znów pana widzę, doktorze Tokaj. Profesorze, musi pan otworzyć pierwsze laboratorium. No to tak niewyraźnie. W środku są naukowcy i... Nie. Obszar nadal jest skażony. Pomoże mi pan dostać się do sekcji technicznej, żeby uruchomić systemy wentylacji. Spoko. W przeciwnym razie nikt nie będzie mógł się przemieszczać bez maski. Gdzieś powinienem mieć zapasową. Dziękuję, doktorze. Boże, niech ten koszmar się już skończy. Dobra. Nie się zaczęło? Niech się zamknie. A trzy razy sztuka się mówi? O, dobra. Dobra, wy sobie przeczytacie. O, dużo do czytania. Były problemy z komunikacją. Trochę uciążliwe. Ja nie mogę, bo ten gada. A potem ludzie zaczęli zachowywać się dziwnie. Dobra, już zapauzujcie sobie. Donieść pułkownikowi, zanim padły kanały komunikacyjne. Bo ten doktorek się nie zamknie. Ale mówi się trudno. I ciśnie się dalej, dobra doktorek. Mam nadzieję, że jesteś tak wybiegany jak wygadany. A jest skubany, uniknę tego. Chodź tu. Co to? To minus drugie piętro. Oho. Kanalizacja czy co? Okej, dobra, otwarte. O, kamerka. Haha. Nie ma patrzenia się na mnie. Kurde. Płacić trzeba, nie. Ukryta kamera. Dobra, podnoś tu siekierkę. Musi na niej stać, żeby ją podnieść. Logiczne. Chodzić pojedynczo. Inaczej możemy nie zostać w pełni odkażeni. Pan pierwszy, doktorze. Pan pierwszy, doktorze, no na pewno. Dobrze, że przynajmniej są jeszcze napisy. Ale to jeszcze, jak walnie, zobaczcie. Klikam cały czas. Czekajcie, jeszcze raz walnę. I żeby zaczął iść, to trochę to minie. Kurde, jeszcze naprostuję kości. Dobra, w pełni odkażeni. Co odkaża, kurde. To tak jakby tylko skanowało. W pojedynkę, wyobrażacie sobie, czy by w pojedynkę biegli ludzie, którzy mają za sobą jakieś stwory? Dobra. Nie, 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 nie. O, dobra, dobra. Aj, poszedł na raz. Na szota. Czekaj, co masz ciekawego? Deski, deski. Niektórzy uciekli z deska i rura. Inni złapali ostre przyrządy i zaczęli ciąć wszystko wokół. Łącznie ze sobą. O, ja pierdzielę. Schizówkę. Ciachać siebie, no. Zupełnie jakby nagle stracili instynkt samozachowawczy. No, to następnym razem nie go trafię. Kurde, nie mają nic do cięcia, to zaczynają tnąć siebie, no zajebiście. Czekaj, zamkniemy go. A może jednak... Ajajaj, była okazja. Reaktora, ponieważ laboratoria były już odcięte, ale żaden z moich kodów nie otwierał drzwi. Dzięki Bogu był pan w pobliżu, inaczej z całego schronu zostałaby tylko spalona łupina. Aj, dziękuję, dziękuję. Czekaj, co tu? O, logika. Rozwalić szybkę siekierą, żeby wziąć siekierę. Dobra.
A dobra, przez te głupie podpowiedzi nic nie mogłem na razie zrobić. Aha, takie coś w sumie łatwiejsze niż tamto poprzednie. Kody muszą zostać wprowadzone równocześnie. Spoko. Piszę je za pana. Będzie pan miał tylko moment na reakcję. A, nie wiedziałem. Dobra. Mam nadzieję, że to tylko te strzałki. Bo się nie przygotowałem na to. Dobra. Aktywacja systemów wentylacji. Otwieranie. Ciekaw, co było, gdyby było źle. To pewnie nie końcu zaśmie opowieść. Mam nadzieję, że o to nam chodziło. Że nie, że o źle nie udało mi się klęska się jeszcze raz, tylko a do ustalonej śmierci. Co to było? Uwaga! Proszę nie dopuszczać do mnie. Nie masz siekiery? Nie gadaj, że nie masz siekiery. Którą miałeś cały czas. Nie no, sierp. Ale on dziwnie celuje, dobra. Podnieś. Sorry, ale muszę to zrobić. No dziachaj. O, dobra. Należy się panu medal, doktorze. Ale kto mi go da? Dziękuję. Dobra, ładuj, Marian. Możemy wreszcie otworzyć pierwsze laboratorium i uratować naukowców. Dziś dziwiłem, że mi to zniknęło. Siekielka. Profesorze! Bogu dzięki! Uwaga! Wykryto skażenie. Oho. Rozpoczęto kwarantannę. Należy zaczekać do usunięcia. Panie! Nagle ktoś wbije, ewidentnie. Nagle przez drzwi. Albo przeniknie przez ścianę, kto co woli. Mi się wydaje, że to nie jest nic zniszczona psychika, tylko dziedzictwo. Nie wiem. To jest już jakiś mutant, kurde, X-Meni. Run, Forest. Ty, bym się zdziwił, gdyby on się nazywał Forest, tamten co z pieprzą. Ten doktorek. Oczywiście ja muszę przeżyć. Bym wszystko naprawić, oczywiście. O, dobra. Czekaj, co? No, fight, kung fu fighting. Chodź tu, tchórzu. No. Załatwmy to jak kurde mężczyzna z mężczyzną. Jak cholera. No, albo tak. Co wolisz? Co bardziej preferujesz? Czekaj, czy coś tu No, widziałem. Dobra, to naładowane. Chyba? To wyjmij. Dobra, naładowane to jest. Naładowane. To siekierkę bierzemy. Jak on dziwnie to wziął. Tak jakby przez szybę już podniósł. A potem wyrwał tą szybę. Za późno. Musi pan dokonać syntezy. Tak, tu się okazuje, że to czarny ekran się nagrywa tak jak kiedyś, tylko z moja kamerka. Chcielibyście oglądać tak pół godziny? Gdyby skażenie przedostało się na inne. A jak ja bym się wkurwił? Nie, źle. Nie mam czasu na... Ty nawet nie słychać było, jak on pieprznął. Proszę. Ty jak szmacianą lalką, kurde, przecież to takie realistyczne. Kurwa. Jak świat w Minecrafcie. Dość mam tego gówna. Dokładnie. Dość mam tego pierdolonego miejsca. Dość mam tego pierdolonego dnia. No, wrócę na niech się skończy. I zdam pułkownikowi piękny raporcik. No, panie. Ale on ma przeżyć. Będzie piękny raporcik, który na koniec na cmentarz. Czekaj, ja mu sam napiszę piękny raporcik. Chodź.
Dobra. No, przygotowałem się. Mam coś do mam karabin do pisania, w razie czego. Czekaj, czekaj, ale co by tu otworzyć? Tam byłem, a czekaj. No, wreszcie mogę. Pośpiesz mi napisaną notatkę. Dzieje się tu coś dziwnego. Muszę wyjść i powiadomić strażników, że po drugim podziemiu kręci się coś. Ktoś nieupoważniony. A, to te stwory jest sprytne, sprytne. To powiedział coś nieupoważnionego, a nie ktoś. Panie. No, knap kolana i do pana. Ale Marian, ciśnij, ciśnij. Dobij, skurwiela. To za szybki był. Utnij mu głowę i jeszcze nogę. No, dwie ręce mogę zostawić, tak na w ostateczności. Tędy iść? A, no tak, tędy, bo przeciwnicy są. Siekara jest za wolna. Ten się stara do mnie podejść, a nie daje mu. Dobra, rękę, niech będzie. A na sedlarze nogę? Ewidentnie kogoś słyszałem. A, to chyba to. To światło na mnie ryczy. Czekajcie, to wszystko? Tak, to wszystko. Dobra, to do następnego punktu kontrolnego. Był jakieś 3 minuty temu, już 2, ale... Było za krótkie, zwłaszcza, że dawno go nie było. Te Afterfall Insanity. Tu już byłem. O, już, zobaczcie, jak już uklęknął. Poznał mnie. Walnij, walnij, walnij. O, dobra. Może te siekiery się niszczą? Jak myślicie? Dobra, ewidentnie tam, ale ja chciałem jeszcze coś zobaczyć. Pewnie nie można tutaj wejść. A, można. Ale po cholera. A nie, jednak tutaj trzeba. To się wrócę na chwilę. Tak nasze. A nie, już nie można, dobra. Ale mi się wydaje, że i tak tak bym nie mógł przejść. Bo coś tam jeszcze stało w tych drzwiach i nie były do końca otwarte. Kurde, nie takie głupie, pomyślane, mimo że się przechodzi przez to samo. Znowu ten chudzielec! Oho! Znowu? Dokąd się wybierasz? No to jeszcze... Ej, ty, stój! Kurwa! Już to niby te same, ale za każdym razem są inne otwarte pokoje. Czekaj, to weźmiemy go, złapiemy i tyle. No, podczas biegania to wiadomo, nie mogę gadać. Okej, zakręciło się. Coś tu ciekawego jest? Oprócz przejścia. Dobra, takie skróty małe. Dobra, no to pójdziemy tędy sobie. To tu... O, no. Amunicja, zajebiście. Naprawdę nie wiem kto. Szaleje na drugim podpoziomie. Nie działa większość... To tak jakby to wziął. Słyszę jakieś wybuchy, strzały. No to chyba
chyba nie ja powinienem to sprawdzać. Czekaj, tu byłem. Słyszę jakieś kroki. Dobra, o, tu jest wyjście. Kurde, jak ja tutaj nienawidzę biegać. Czekaj, czy ja dobrze? Nie, ja wracam. Dobra, tym razem prawy niech będzie. Czy się uda? No. Nie wiem, zajebiście na razie. Oho. Dobrze było, gdyby teraz był punkt kontrolny. Co? Skontaktuj się z pułkownikiem. Aha, chyba już wiem, co chodzi. Chwała, to zajebiście. Sekcja marzeń ciężkich. Jakiś pieprzony labirynt. Marcin mówił, że ta sekcja jest opuszczona. Nic dziwnego. Okej, jeszcze tylko ten filmik będziemy kończyć. Okej, punkt kontrolny. A więc... to było na tyle. Coś słychać? A nie. Dobra, to żeby nam mniej nie zapaszało. Nie przeszkadzało raczej. A więc to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, nara.